To jest kolejna część książki Miłość w działaniu, miłość to cel, miłość to droga. Odcinek 10, część druga dziennika Tarun Baby z 2011 roku, kiedy opisuje swoją podróż z Sadhu Maharajem po Stanach Zjednoczonych. I to jest jednocześnie też ostatnia część tej książki. Także zapraszam do słuchania. 23 sierpnia. Czwartek. Tego dnia mieliśmy pewnego rodzaju dzień przerwy. Ale nie w rzecz. Planowany był dzień przerwy, ale nie wydarzyło się nic takiego. W rzeczywistości był to dzień, który mieliśmy jakieś wydarzenia. Ten był dzień Janmasztami. Pościliśmy do północy i to był w rzeczywistości nasze własne obchody święta Janmasztami. Rankiem Gurudev mówił o narodzinach Kryszny, a Shridhar czytał inny poemat, który napisał jeden z alwarów, i ten poemat był również o narodzinach Kryszny. On w bardzo ekstatyczny sposób opisywał wszystkie okoliczności z tym związane. Wszystkie, które wydarzyły się w maturze i te, które wydarzyły się we wradży. I w ten sposób weszliśmy w ten nastrój obchodów Janmasztami. Doktor Deepa miała wspaniały pomysł. Ona zgotowała makaron z mąki ryżowej i wody i namalowała nim stopy Kryszny na podłodze, które prowadziły od wejścia aż do kuchni. To wyglądało niesamowicie i pomogło wprowadzić nas w ten nastrój. Gurudev także był radosny. Przez godzinami rozmawiał z doktor Deepą, a ona przygotowywała wielką ucztę. Spontanicznie zdecydowaliśmy zaprosić Nimai Chaitanya i jego żonę, ale tylko Nimai znalazł czas, aby przyjść. Kiedy on przyszedł, kontynuowaliśmy rozmowę o Bhakti Tatwie i Gurudev razem z Nimajem czytali z Brahma Samhity z komentarzami Sri Padmarayana Maharaj. Ten rozdział, który opisuje Gopala mantrę. Co za niesamowite czytanie. W pełne komentarzy również Sri Pad Bhaktivedanty Sadhu Maharaja. Po pewnym czasie, kiedy gotowanie zostało zakończone, mieliśmy taką ceremonię ofiarowania. Shridhar zaśpiewał wspaniały, melodyjny hymn, modlitwę i później ofiarowaliśmy pokarm również dla mojego bóstwa Shri Mohan Giridhari. Podczas tej ceremonii i również po niej śpiewaliśmy słodkie bhajany. I wtedy dr Deepa i Govinda Priya podały ucztę. Po prasadam relaksowaliśmy się na wersalce i każdy dzielił się swoimi doświadczeniami. Tuż przed tym, zanim Nimai opuścił nas, on dał kolejną sesję terapii akupunktury i masaż Gurudevowi. To prawie złamało jego serce. Ten fakt, że musiał opuścić Gurudeva. Ale późno wieczorem on musiał odjechać. On pozostał z nami w kontakcie przez cały czas i nawet dzwonił do Gurudeva ostatniego dnia jego pobytu 15 minut tuż przed odlotem samolotu. Naprawdę znaleźliśmy kolejnego brata w Nimaju.
W ten sposób nasza rodzina rosła i rosła. Madhuri, Sridhar, dr Deepa, Nimai, jego żona. Te wspaniałe, wielkie dusze byliśmy w stanie spotkać dzięki łasce Śripad Bhaktivedanta Sadhu Maharajowi. 24 sierpnia środa. Po naszym osobistym, wspaniałym Janmastami nadszedł czas, aby pożegnać się z naszą nową rodziną, doktorem Deepem i Sridharem. Doktor Deepą i Sridharem. Ponownie niesamowite śniadanie i pakowanie naszych rzeczy ze złamanym sercem. Łzy płynęły po naszych policzkach, ponieważ zbliżaliśmy się do momentu rozdzielenia i musieliśmy odjechać swoją drogę. Ale wkrótce, nie aż tak daleko po odjechaniu z tego miejsca, Gurudev zapragnął znowu świeżego powietrza i w pewnej miejscu, które zrymowało się z Szmarszmaks. Och, niesamowite. I później pojechaliśmy do Nowego Jorku i po 4 godzinach ponownie mieliśmy doświadczenie tego, że Gurudev opowiadał nam niesamowite, intymne historie i dzielił się nimi z nami. Następnym miejscem przez następne kilka dni miał być Tarrytown w Nowym Jorku, w stanie Nowy Jork, w miejscu, które jest zwane Białym Domem i w rzeczywistości to był Biały Dom. On stał na prywatnej posiadłości i był domem pewnego miłego pastora. Zostaliśmy przywitani przez starszą panią Dee i Jenny. I także wkrótce pastor dołączył do nas. Mieliśmy ze sobą pozostałości naszego wspaniałego Janmastami Prasadam i przygotowaliśmy talerze dla każdego, który był w pokoju. Oni natychmiast poczuli miłość od płynącą z serca naszego Gurudeva i objęli się w pełni, pogrążając się w słowach, które wyrażały ich uczucie. Ponieważ oni praktykowali chrześcijaństwo, a Gurudev znał i kochał Jezusa, więc natychmiast weszli w wspólną przestrzeń i Gurudev ponownie w ekstatyczny sposób połączył wschodnią i zachodnią filozofię. Gurudev zna Biblię bardzo dobrze, ponieważ on chodził do dobrej katolickiej szkoły i wielbił Jezusa i lubił jego nauki. Po tym pełnym emocji i uczuć, po tej pełnej emocji i uczuć po gawędce, każdy udał się do swojego pokoju, aby odpocząć. Wieczorem program był zaplanowany w Nowym Jorku, w miejscu zwanym Lalitambam Mandiram na 86. zachodniej ulicy. Ponownie całkowicie inny nowy tłum zgromadził się i głównie składał się z poszukiwaczy ezoteryki. Tutaj Gurudev mówił o ważności naszego związku z osobowym Bogiem, że mówił, że miłość potrzebuje dwóch. Kiedy staniesz się Bogiem, wtedy nie będzie więcej miłości, nie będzie więcej wymiany miłosnej. I on w prawdziwy sposób reprezentował nauki naszej tradycji bhakti i ponownie bez naciskania wprowadził tę ideę do słuchaczy. I oni zaakceptowali to tylko jedynie z powodu głębokiej miłości Gurudeva. Ponownie miałem takie głębokie doświadczenie, że nawet tutaj, głęboko w środku Nowego Jorku, wiele dusz pragnie. Przyszło na ten wieczorny program, nawet bez wiedzy o tym, czego tam mogą usłyszeć albo kogo tam mogą spotkać. Ponownie mogłem widzieć, jak Gurudev natychmiast
skrada ich serca z prawdziwą pokorą i szczerą miłością i współczuciem dla nich wszystkich. Każda osoba w tym małym pokoju czuła się kochana i szanowana i po prostu pogrążyła się w spokoju. To był dzień pełen niezwykłej miłosnej służby dla pary Krishna Dasa i jego żony Lality Desi. Od teraz oni zaczęli przygotować prasadam na każdy program w Nowym Jorku. I po prasadam udaliśmy się do naszej nowej rezydencji, do Białego Domu w Tarrytown. I każdy udał się na spoczynek. 25 sierpnia, czwartek. To był bardzo niezwykły dzień. Po odpoczęciu i praktyce sadany, porannej praktyce sadany, Gurudev zaprosił nas do domu innej wspaniałej osoby, która miała nazywała się Deepa i także pochodziła z Indii, aby spożyć śniadanie w tym miejscu. I ponownie spotkaliśmy innych członków rodziny, inne siostry i pokochaliśmy ich z głębi serca. Ona ugotowała wspaniały posiłek i zaprosiła jeszcze czterech wielbicieli więcej. Zatem w ten sposób mieliśmy mały program. Pewien wspaniały wielbiciel i jego żona mieli książkę ze sobą, która opisywała festiwal Radha Yatra. Zacząłem czytać wyjątki i pewne fragmenty i Gurudev pogrążył się w głębokiej medytacji i wyjaśnił prawdziwe znaczenie tego festiwalu wozów. Co oznacza świątynia Jagannatha? To oznacza, że Krishna teraz jest w Dwarakce i mieszka w pełnym przepychu pałacu. A co oznacza świątynia Gundicza? Ona reprezentuje Wryndawanę. A kto ciągnie ten wóz? Chaitanya Mahaprabhu w nastroju Radhiki. Zatem w rzeczywistości Krishna opuszcza Dwarakę, aby udać się do Wryndawany na jeden tydzień. Gurudev wyjaśniał w emocjonalny sposób, wyjaśniał emocje, które posiadają mieszkańcy Wraży, czekając na Krysznę, i łzy płynęły z jego oczu. Atmosfera w pokoju zmieniła się i każdy mógł czuć te uczucia oddzielenia, które Gurudev czuł. To było nie do uwierzenia. Ten jeden moment spokoju, jeden moment pokoju w czasie tego wspaniałego śniadania i w następnej chwili jesteś we Wryndawanie. A po tym prawdziwej, poruszającej historii musieliśmy opuścić to miejsce, aby udać się na wieczorny program. Sharanagati Dasi razem z jeszcze jedną osobą zorganizowała wykład, konferencję w miejscu zwanym UN Plaza. Konferencja była nazwana, ten wykład, czy to spotkanie było zatytułowane Spokój po świadomości. I Gurudev był jednym z mówców. Zatem udaliśmy się tam, byliśmy pod wielkim wrażeniem. Wielki budynek, kompleks budynków UN, chyba United Nations, ze wszystkimi flagami i z wszystkich krajów, i my w środku tego wszystkiego. Po wprowadzeniu zapowiedzi naszej przemowy i wspaniałym śpiewaniu od innej znanej śpiewaczki, Gurudev zaczął śpiewać Radha Govinda. I powoli pokój wypełnił się atmosferą i zmienił swój nastrój. Dosłownie miłość wisiała w powietrzu. Zatem wtedy Gurudev zaczął mówić o prawdziwym spokoju. Prawdziwym pokoju. Możesz być w pokoju, w spokoju, wtedy kiedy znasz swoją jaś, znasz siebie i znasz związek twój z najwyższą jaźnią,
kiedy to znasz, wiesz, co musisz robić, co powinieneś robić. On nazwał bhakti miłość w działaniu. I każdy mógł zrozumieć, co ma na myśli. Jest tylko jeden cel, czysta miłość do Boga i my wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami. Nie potrzebujemy posiadać żadnych kwalifikacji, nie potrzebujemy rasizmu, tego izmu i tamtego izmu. Miłość jest uniwersalna, jest dla każdego, tak powiedział Gurudev. I patrzyłem na twarz wszystkich po kolei, każdej osoby, i każda para oczu, i każda para uszu była w pełni zharmonizowana ze słowami Gurudeva. Pokój był pełny. Nie było tam wolnych miejsc. I Gurudev wszedł powoli głębiej w zrozumienie naszego osobistego związku z Bogiem, Krishną. Pojawiło się wiele pytań i ponownie niesamowite mistrzowskie odpowiedzi. Podobnie Krishna Das i Lalita Dasi podali wspaniały prasadam i każdy był radosny. Po spożyciu posiłku Gurudev został poproszony o to, aby wziąć udział w internetowym wywiadzie, w internetowym show. Osoba, która to prowadziła, moderator Alan Stanfield, zadał Gurudevowi wiele pytań i Gurudev wspaniale wyjaśnił każdy aspekt osobowości Boga, osobowości Boga, czy boskości. W mocny sposób wyjaśnił koncepcję duszy i duszy najwyższej i miłości, która istnieje pomiędzy nimi. Odrzucił współczesną ideę, aby wtopić się w Boga albo stać się Bogiem. I wyjaśniał to w taki ciepły sposób, który nie powodował oporu w nikim, kto to słuchał. Po tym programie w UN Plaza pojechaliśmy z powrotem do naszego białego domu w Tarrytown. Wieczorny program był zaplanowany tam i Gurudev został zaproszony, aby mówić, przemawiać w takiej społeczności chrześcijańskiej właśnie w Tarrytown. Zatem po krótkiej przerwie program rozpoczął się o 7:30 po południu. Wielu członków społeczności przybyło na to spotkanie i po krótkim śpiewaniu, bhajanie, Gurudev poprosił mnie, abym czytał z jednej książki. Było to takie porównawcze studium różnych religii na te różne tematy. Gurudev wybrał temat, który nazywał się Wyzwolenie i poprosił mnie, abym czytał z Biblii, 4 rozdział Ewangelii Łukasza, wersety 18-19. Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana. Duch, to jest moje tłumaczenie z angielskiego, więc może biblijne jest inne. To, które obowiązuje w Polsce. Duch Pana jest we mnie, ponieważ On wypełnił mnie, abym nauczał dobrej nowiny do biednych. On wysłał mnie, abym mówił o wolności dla więźniów i o nadziei dla niewidomych. Dla szans, dla nadziei, dla tych, którzy są pod wpływem opresji. I abym mówił o smaku Pana. Gurudev wyjaśnił, że są trzy ważne rzeczy. Tutaj duch, Bóg i Jezus. Duch jest energią Boga. Bóg jest osobą. Bóg i Jezus są
samozrealizowanym. Bóg jest osobą Boga, a Jezus jest samozrealizowanym mistrzem. Gurudev wyjaśnił, to znaczy, że to znaczy we mnie, że to we mnie, że Pan jest we mnie, oznacza, że Pan daje swoją łaskę Jezusowi i czyni go, sprawia go, że on jest samozrealizowany, odkrywa, że odkrył swoją jaźń. I w ten sposób on jest wypełniony tym, co nazywamy mocą guru. Zatem Jezus był zdolny, aby nauczać czy przekazywać Ewangelię, dobrą nowinę dla wszystkich biednych. Kim jest ten biedny? Każdy, kto posiada cielesną koncepcję życia, jest biedny. Zatem my wszyscy tacy jesteśmy. Co oznacza wolność z niewoli? Kim jest więzień? I ponownie, my wszyscy jesteśmy więźniami w naszym ciele, rządzeni przez nasze zmysły, nie posiadający spokoju, jedynie posiadający ból. Wolność? Tylko doświadczenie jaźni czy duszy da nam wolność, wyzwolenie. Nie ma potrzeby czekania na śmierć i potem otrzymania wolności czy wyzwolenia. Nie. W tym życiu wolność jest możliwa poprzez doświadczenie duszy i wieczny związek z Kryszną. Ślepy? Nasze oczy są zaślepione przez ignorancję. Jesteśmy wszyscy ignorantami na temat wiedzy o naszej jaźni i o naszym i wiedzy o naszym ukochanym Bogu. Zatem wielcy mistrzowie przychodzą po to, aby dać nam wolność, aby otworzyć nasze oczy tym, co nazywamy Divya Gyan, boską wiedzą i głęboką duchową wizją. Było tak cicho, że można było słychać spadającą kroplę wody. Całkowity spokój. Gurudev był w swoim najlepszym nastroju, w najlepszym stylu. Cytował pisma na prawo i lewo. Amen, amen, tu i tam. Amen, amen, ponownie. Ludzie byli pod wrażeniem. Pod wrażeniem tych słów mądrości wychodzących z ust Gurudeva i jego zdolności, aby połączyć ich prawdziwą wiarę z duchem prawdy, z czystym bhakti. Na końcu pewna kobieta poprosiła Gurudeva, aby przeczytał list świętego Piotra. Pierwszy list do Koryntian 13. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał wszelką wiedzę i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry przynosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą. Nie dopuszcza się bez wstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje. Nie jest jak proroctwa, które się kończą, albo jak dar języków, który zniknie,
lub jak wiedza, której zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy, po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecięce. Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno. Wtedy zaś zobaczymy twarzą w twarz. Teraz poznaję po części, wtedy zaś poznam tak, jak i poznałem. Tak jak i teraz poznaję po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość, te trzy. Z nich zaś największa jest miłość. Ponownie powinniśmy stać się jak dziecko, powiedział Grudew. W czystym, z czystym, niewinnym sercem możemy widzieć wszystko, możemy widzieć w pełni Boga twarzą w twarz. Tak jak czyste, jak brudne lustro, tak jak brudne lustro potrzebuje być oczyszczone, tak nasze serca potrzebują być oczyszczone. Poprzez intonowanie powtarzania świętego imienia Pana, nasze serce, nasze wewnętrzne lustro stanie się czyste i wtedy będziemy widzieć naszą prawdziwą jaźń i jaźń Boga. Czy to dar Pana Marjanam Bahada Mahada Vaginirva Panam Shriyach Kairara Vachandrika Vitaranam Vidya Vadu Jivanam Anandam Budivardanam Pratipadam Purnam Ritasvardanam Sarvatma Snapadam Param Vijayate Shri Krishna Sankirtanam. Chwała Ruchowi Sankirtana Shri Krishna, który oczyszcza serce z całego brudu nagromadzonego przez lata i gasi ogień uwarunkowanego życia, powtarzającej się narodzin i śmierci. Ten ruch Sankirtana jest największym błogosławieństwem dla ludzkości, ponieważ rozprzestrzenia promienie księżyca miłosierdzia i jest życiem całej transcendentnej wiedzy. Zwiększa ocean transcendentalnego szczęścia i pozwala nam w pełni doświadczyć nektaru, którego jesteśmy zawsze spragnieni. Po tej przemowie wiele osób zadawało osobiste pytania Gurudewowi i on odpowiadał na nie, dając im pełne zadowolenie. Pewien temat był ważny. Pojawił się o prawdziwym życiu rodzinnym i ten punkt był bardzo poruszony i był bardzo dobry. Prawda i dbanie rodziców o to, prawdziwe dbanie rodziców o to, aby dzieci były szczęśliwe. Ponownie drugi raz tego dnia Krishna Das i jego żona podali wspaniałe prasadam i każdy pokochał to. Po posiłku niektórzy wielbiciele zostali z nami i z Gurudewem aż do pierwszej w nocy, rozmawiając na wiele intymnych tematów związanych z bhakti. 26 sierpnia, piątek. Po porannym odpoczynku i porannych praktykach Gurudev został zaproszony do pewnej szkoły kościelnej w Tarrytown. Oni kochali nasze śpiewanie i nasze znaki na czołach tilaki i większość z nich chciało również taki mieć. Zatem malowaliśmy im tilaki na czołach. A potem udaliśmy się w naszą dalszą podróż do naszego następnego programu. Ten był zaplanowany w Jackson Heights w pokoju, w pewnym pomieszczeniu, które wynajmowało społeczność, czy takie stowarzyszenie, które nazywało się Rodzice w Działaniu. Przyjechaliśmy wcześniej, około 11:45 rano i Gurudev przemówił, rozmawiał z właścicielem tego miejsca i wkrótce zaczęliśmy rozmawiać o filozofii.
Wielbiciel, ten właściciel był wielbicielem Sai Baby. Tematem rozmowy był Maharaj Parikshit i jego 7 dni, które opisuje Srimad Bhagavatam. Wieczorny program był zaplanowany w New Jersey. Zatem przybyliśmy tam wieczorem przed Gurudevem. To było miejsce Inglewood w stanie New Jersey. Taki wspaniały dom Jai Shri Devi Dasi. Ona właśnie kończyła gotować, zatem pomogliśmy jej przygotować pokój wykładowy z poduszkami i krzesłami i wszystkimi innymi potrzebnymi rzeczami. Wkrótce Gurudev przybył do tego miejsca. Wykład zaczął się i on zaczął opisywać wspaniałe obrazki, które znajdowały się na ścianie, które namalowała Syamarani. Byliśmy pełni, zanim mówiliśmy. Tam znajdowało się 5 z nich. Jeden bardziej piękny od drugiego. I Gurudev opisujący je jeszcze bardziej pięknie. Potem poprosił mnie, abym wziął jedną z książek Shripad Bhaktivedanty Narayana Maharaja. Zatem udałem się, aby ją poszukać i znalazłem ją. Zatem on poprosił mnie, żebym wybrał jakiś wspaniały werset. I to był taki werset, którym była wyjaśniana Mahamantra w jednym z pierwszych wykładów, który był w tej książce. Wybrałem pewien werset z Bhajana Rahasya Bhaktivinoda Thakury, który opisuje chwały świętego imienia i Gurudev był bardzo zadowolony z mojego wyboru. Wykład był bardzo wspaniały i Gurudev mówił bardzo silnie o tym, że powinniśmy być we właściwym towarzystwie, aby osiągnąć nasz właściwy cel. On mówił, że ustanowił ten punkt, mówił o tym, że Sri Chaitanya Mahaprabhu dał nam coś niezwykłego. Coś, co wcześniej nigdy nie było dane. Gurudev skoncentrował się na temacie Banjari Bhavy, najwyższej możliwej rasy. Mówił o tym, że jesteśmy służkami Radiki. Oczywiście służkami rodzaju żeńskiego. I on głęboko zanurzył się w temat Radadasyam, nastroju służenia Radice. Krishna jest naszym przedmiotem naszego zainteresowania tylko ponieważ on jest Krishną Radhy. My kochamy Radhikę bardziej. Żyjemy tylko po to, by być z nią i żyjemy tylko po to, by być dla niej. Każdy był poruszony ponownie. Ale ponieważ tutaj byli też pewni starsi wielbiciele, Gurudev zdecydował się, aby mówić troszkę o innym poziomie, bardziej głębszym. I dlatego ta publiczność była w stanie zrozumieć temat, o którym on mówi. I oni kochali to. Wiele pytań pojawiło się, i również wiele wspaniałych odpowiedzi. Zaraz po tym prasadam było podane i każdy jadł ze smakiem. Dziękuję Ci, droga Jai Shri Devi Dasi, za przygotowanie takiego wspaniałego programu. Gurudev także spożył prasadam i był bardzo zadowolony z całej sytuacji, która tam miała miejsce. Zwłaszcza z tego powodu, że jego córka, żona jego syna, Diana, pojawiła się ze swoimi dziećmi, czyli z wnuczkami, i on zdecydował się zostać z rodziną na noc po tym, kiedy program zakończył się. Każdy chciał powiedzieć do widzenia. I jak zawsze Gurudev obejmował każdego. Potem Gurudev odjechał ze swoją rodziną, a my wróciliśmy bezpośrednio do Tarrytown. 27 sierpnia, sobota.
Około 6:30 rano Gurudev zadzwonił nas i powiedział, żebyśmy spotkali, żebyśmy wyszli na zewnątrz domu i udali się do miejsca zwanego Omega Center, bo tam był zaplanowany program, który miał odbyć się za godzinę. Zatem po pewnym czasie znowu za nas zadzwonił i powiedział, że czeka przy wyjeździe 13 na drodze do Albanii. Tego tygodnia był okropny huragan. On był zapowiedziany, był zapowiedziany okropny huragan i strach przed nim rozprzestrzeniał się jak duży pożar. Zatem oni odwołali program na Long Island, ponieważ o 12 w południe tego dnia miał być wstrzymany cały ruch w Nowym Jorku. Żadne autobusy, żadne metro nie mogło poruszać się. Spodziewano się wielkiego chaosu. Zatem spotkaliśmy go i jego córkę przy wyjeździe, w tym określonym miejscu, przy drodze numer 87 w kierunku na Albanii. Zdecydowaliśmy się spełnić noc w miejscu jego syna Priyesha i udaliśmy się tam natychmiast, ponieważ przybycie huraganu było, spodziewaliśmy się, że ten huragan nadejdzie lada moment. Wieczorem był program zapowiedziany w Rinebeck, w tym centrum Omega, ale rozpoczął się o 8 po południu, ponieważ znowu pojawiły się ostrzeżenia przed huraganem. Przyjechaliśmy do miejsca Priyesha w Albanii i zostało nam podane wspaniałe prasadam, ugotowane przez Mataji i odpoczęliśmy przez resztę dnia i oglądaliśmy wiadomości w telewizorze o huraganie. O 5 po południu Gurudev zdecydował się odwołać ten wieczorny program, ponieważ podróż tam była zbyt niebezpieczna. Zatem zostaliśmy tam na noc. 28 sierpnia, niedziela. Po wspaniałym śniadaniu, które składało się z lasagni, i makaronu i sałaty, pojechaliśmy razem do Legacy Inn w Lake George. Gurudev, Priyesh, Mataji, Govinda Priya i ja. Tam spotkaliśmy Raghunatha Bhatte Dasa i jego żonę, którzy bardzo pragnęli spotkać Gurudeva. Także byliśmy bardzo szczęśliwi, aby spotkać się ponownie z naszym bratem Rajem i ludźmi, którzy mieszkali w Legacy Inn. To jest wspaniałe miejsce, aby odpocząć i otoczone jest takimi naturalnymi okolicznościami przyrody, które są przyjemne. Wieczorem Gurudev zaczął swój wspaniały wykład. Nigdy nie widziałem go, żeby on mówił w ten sposób. On mówił o Guru Tatwie, komentował pieśń Narottama Dasa Thakury, Shri Guru Charana Padma. Szczerze, ten wykład odpowiedział na wszystkie moje pytania i również te, które posiadała moja żona. On w doskonały sposób znał nasze umysły i po prostu mówił do nas. To było naprawdę fantastyczne, niezwykle słodkie i pełne głębokości. W tym momencie wyłączono prąd i Raj, Govinda, Priya, Mataji i ja udaliśmy się do pobliskiego sklepu, aby kupić świeczki. Gurudev był bardzo zmęczony, zatem on udał się na krótką drzemkę, a my w tym czasie wróciliśmy ze świeczkami i on wziął nas wszystkich zaprosił nas wszystkich do swojego pokoju, gdzie znowu rozmawialiśmy o niezwykłości Guru Sewy, którą opisywał Śripadżiwa Goswami. Potem mieliśmy taką rodzinny wieczór przy świeczkach, która trwała aż do późnej nocy i potem udaliśmy się spać.
29 sierpnia, poniedziałek. Dzisiaj był dzień pojawienia się Śripad Gaurgovindy Swamiego, który był guru naszego przyjaciela Raghunatha Bhattadasa. Więc zatem razem z jego żoną zorganizowaliśmy program w pokoju Raja w Legacy Inn i podczas tego programu jego żona ugotowała wspaniałą ucztę. Raghunath Bhattadas wspaniale opowiadał o swoim spotkaniu ze swoim Gurudevą i o swoich doświadczeniach z nim. Wtedy Gurudev przemówił troszkę i zaśpiewaliśmy bhajan. Podano ucztę i po uczcie udaliśmy się na zewnątrz budynku, aby zrelaksować się w promieniach słońca. Zdecydowałem się, że pójdę popływać w basenie i tak w polu widzenia Gurudeva. Około 3:30 po południu pożegnaliśmy naszego nowego brata Raja i nasze oczy przepełniły łzy, ponieważ my naprawdę poczuliśmy głęboką przyjaźń. I to jest zawsze ciężko, aby żegnać się z kimś, kto jest twoim dobrym przyjacielem, ale z pewnością wrócimy. Ponownie pojechaliśmy do domu Priyesha i wieczorem Mataji ugotowała obiad. Zaprosiłem mojego dobrego, starego przyjaciela Paramanandy Dasa, Porseli, i jego dziewczynę, i Gurudev był bardzo zadowolony, widząc ich oboje. Rozmawiali z nim przez pewien czas, spożyli prasadam i po miłym posiedzeniu, spędzeniu razem wiele czasu, oni wyjechali. Przygotowaliśmy im i potem zaczęliśmy się pakować i potwierdzać nasze loty, ponieważ następnego dnia był dzień wylotu mój i Gurudeva. Zatem po przygotowaniu wszystkiego udaliśmy się na spoczynek. 30 sierpnia, wtorek, dzień wyjazdu. O 7:30 rano ponownie powinniśmy do widzenia z ciężkimi sercami Mataji i Priyeshowi. Podziękowaliśmy im za ich niezwykłe, za to, że nas tutaj w taki niezwykły sposób przyjęli i za ich łaskawość. To w rzeczywistości nie było z tego świata. Ich towarzystwo było i ciągle jest nieocenione. Govinda Priya przygotowała plan, aby podróży całą drogę przez Albanię tu lotniska JFK w Nowym Jorku. Poprzez łaskę Gurudeva wszystko odbyło się bez problemów i przyjechaliśmy bezpiecznie na terminal 4 o 11:55. Lot Gurudeva był o 4:35, zatem mieliśmy mały piknik przed lotniskiem i dostrzymaliśmy wiele osobistych instrukcji i towarzystwa Gurudeva i później udaliśmy się do naszej bramy na godzinę 2:30 po południu. Mój czas się skończy, nie płacz, po prostu szybkie do widzenia. I tam staliśmy, patrzyliśmy, jak on znika w tłumie. Ten mężczyzna, jego srebrne włosy na horyzoncie ludzkich istot. I wkrótce on zniknął. Ale nie z naszych serc. On zawsze tam pozostanie. Nasz ukochany Shiksha Guru i Gurudev. Ja nie mogę nawet rozpocząć opisywania tego, co oznacza dla nas ta podróż. Jakie niezwykłe miłosierdzie spotkało nas. To było jak sen, a nawet lepsze niż sen. I ze łzami w oczach, w umyśle,
Złożyłem pokłon prawdziwemu Sadguru, który rzeczywiście żyje pomiędzy nami i jest uosobieniem miłości. Pokazuję to innym, jak to w rzeczywistości powinno zostać zademonstrowane. Nie ma dobrych słów, które mogłyby to opisać. Zazwyczaj piszemy dziękuję, ale nie, to nie jest wystarczające. Moje serce będzie mówić mu wiecznie dziękuję ci, kiedy ponownie go spotkam. Wszelka chwała Śripad Bhaktivedancie Sadomaharajowi. Jai, jai, Shri Radhe, Shyam. Dziękuję również Tarunie Babie za tą wspaniałą książkę. Hari Om Tat Sat i Jai, Shri Radhe.